Gigant finansowy wchodzi na rynek Bitcoina. Dlaczego Ethereum jest wciąż niedoszacowane oraz dlaczego twoje złotówki są bardzo mocno zagrożone. Cześć, z tej strony Piotr, witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii budowania portfela kryptowalut z małym kapitałem. Spotkamy się tutaj regularnie już od ponad 3 lat, aby za 2 dyszki kupować Bitcoina, a za drugie 2 dyszki kupujemy wybranego altcoina. Wszystko monitorujemy w narzędziu Coin Tracking i sprawdzamy, w co się najbardziej opłaca inwestować, w Bitcoina, czy może jednak w altcoina, a jeżeli tak, to kiedy? Jak wiesz lub nie wiesz, Bitcoin i altcoiny przechodzą przez swoje cykle, także to dokładnie tutaj obserwujemy i według tego, co można zaobserwować zarówno na altcoinach, jak i na Bitcoinie, cykle te są 4-letnie, dlatego też ten eksperyment pociągniemy przynajmniej do końca tego roku 2021, aby mieć po prostu pełen obraz tego, co się tutaj wydarzy. Mam nadzieję, że ten eksperyment obfituje dla Was przede wszystkim w różne wnioski. Dla mnie tak właśnie się dzieje i dzięki temu eksperymentowi zdecydowanie podjąłem dużo lepszych decyzji. Jednak wciąż pamiętajmy, że rynek krypto tak naprawdę dopiero się rozkręca. Oprócz naszych standardowych zakupów oczywiście przejdziemy do wykresów i sprawdzimy ogólną sytuację na Bitcoinie. Przejdziemy także do informacji ze świata, przejdziemy do informacji na temat Ethera, ponieważ tutaj także jest kilka rzeczy, o których powinieneś wiedzieć. Następnie oczywiście sprawdzimy, co się dzieje u nas na podwórku, ponieważ wygląda na to, że jesteśmy wszyscy robieni w jednego dużego balona. Także to jeszcze więcej w dzisiejszym materiale, także koniecznie zostań do końca. Natomiast jeżeli na tym kanale jesteś po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj właśnie o kryptowalutach, o pieniądzach, więc jeżeli te tematy Ciebie interesują, chciałbyś być na bieżąco z wszystkimi informacjami właśnie z tego rynku, kliknij teraz subskrypcję, zostaw także dzwoneczek, tak aby YouTube mógł Cię poinformować o najnowszych wideo. Pamiętaj jednak, nie są to porady inwestycyjne. Wszystko, co zobaczysz w tym materiale, są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut, więc jeżeli to akceptujesz i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę i lecimy z tematem. Na początek szybki look na CoinGecko. Kapitalizacja rynkowa całego rynku kryptowalut wciąż utrzymuje się na poziomie ponad 2 bilionów dolarów. To jednak, jeżeli spojrzymy na ceny, widzimy Bitcoina, który cały czas nie może uporać się z 58 tysiącami dolarów. Dzisiaj przejdziemy na wykres i pokażę Wam nieco szerszą perspektywę, ponieważ zwłaszcza po ostatniej mikrokorekcie zauważyłem, że ponownie, jako że na rynku jest naprawdę sporo nowych osób, pokażę Wam, w jaki sposób przez ten rynek przechodzić nieco spokojniej. Cena Ethera to 2077 dolarów, Binance Coin wciąż ponad 400 dolarów i widać tutaj stabilizuje swoją sytuację. XRP około dolara, tylko ten Tether coś ostatnio nie chce rosnąć. Natomiast jeżeli spojrzymy na wygranych w dzisiejszym rynku, wciąż widzimy, że altcoin season trwa. Co chwilę wyskakuje jakiś altcoin, który robi 30, 40, 50% i oczywiście pomijając takie ewenementy, jakie mieliśmy przedwczoraj i jeżeli patrzymy faktycznie na duży obraz, widzimy zdecydowanie, że rynek krypto praktycznie cały czas zasysa nowy kapitał. Natomiast jeżeli spojrzymy na przegranych, tych praktycznie nie ma. Mamy dosłownie kilka 1% spadków, to jednak większość rynku dzisiaj jest na zielono. Przejdźmy tutaj jednak do naszego eksperymentu, tutaj bez większych zmian, oprócz tego, że tutaj Bitcoin, zauważcie, cały czas oddaje nam dominację swoją dla właśnie altcoinów. To jednak, jeżeli spojrzymy na kwotę, na obecną chwilę zainwestowaliśmy 6760 zł i gdybyśmy dzisiaj wszystko sprzedali, co zakupiliśmy, otrzymalibyśmy ponad 47 tysięcy złotych i otrzymalibyśmy netto 40 325 zł. Oczywiście to mówimy tutaj o kwotach przed podatkiem, jednak jeżeli chodzi o podatki, tutaj nagrałem dla Was materiał, jeżeli jeszcze nie wiecie, w jaki sposób pożyczyć kryptowaluty w naszym kraju. Przejdźmy do dzisiejszych zakupów. Na początek szybki zakup Bitcoina za 20 zł. Dzisiaj kupujemy 8947 satoshi. Natomiast altcoinem, jakiego dzisiaj dokupujemy ponownie do naszego portfela i uśredniamy cenę zakupu, jest Yield Up. Czasami zadajecie mi pytanie, dlaczego cena jakiejś kryptowaluty rośnie, dlaczego cena jakiejś kryptowaluty spada. Dzisiaj także powiem Wam dokładnie, dlaczego powinniście obserwować swoje własne wybrane projekty, żeby kiedy widzicie takie momenty, kiedy mamy gdzieś na jakimś projekcie korektę, żeby nie było to dla Was straszne, ale żeby wręcz przeciwnie, było to dla Was nawet okazją. Na obecną chwilę cena jednego Yield Upa to 65,9 centa, jednak Yield Up na BitMaxie możemy kupić tylko i wyłącznie w parze do USDT, dlatego też najpierw musimy
musimy szybko przekonwertować. 20 zł dzisiaj to 5,24 dolara amerykańskiego. I jeżeli podzielimy to przez cenę jednego yield upa, dzisiaj kupimy 7,951 ILD. Ja tutaj mam trochę więcej, kupię tutaj sobie za wszystko, ponieważ tak czy siak tutaj na tym dołku dla siebie uśredniłem cenę, ponieważ jak wiecie cały czas korzystam także z aplikacji, więc kupuję tutaj jednak do naszego coin tracking, wpisuję tutaj równowartość 20 zł, tak aby statystyki nam się po prostu tutaj zgadzały. Więc wpisujemy coiny, obie transakcje dodane, lecimy dalej. Więc dlaczego warto obserwować projekty, w które inwestujecie? Na swoim kanale nagrałem taki materiał, który mówi o moich 8 błędach na tym rynku i tam jednym z tych błędów było inwestowanie w zbyt dużą liczbę różnych projektów kryptowalutowych i cały czas to utrzymuję, że jest to błędem. Dlaczego? Ponieważ jeżeli w swoim portfelu masz 15, 20, 30 różnych projektów, najprawdopodobniej nie jesteś w stanie ich wszystkich kontrolować i nie jesteś w stanie patrzeć, co się w tych projektach dzieje. Jednak, jeżeli masz swoje wybrane projekty, zachęcam Ciebie, abyś sprawdzał. Dlaczego? Ponieważ cały czas w tych projektach powinno coś się dziać. Każdy z tych projektów wciąż, można powiedzieć, jest startupem w mniejszym lub większym stopniu i cały czas tam pracują ludzie, więc błędy mogą być popełniane. Cały czas dokładana w tych projektach jest nowa technologia, nowy rozwój i tym samym sprawdzamy, czy projekt dany idzie zgodnie ze swoim roadmapem, tak abyśmy mogli zobaczyć, czy faktycznie progres podąża w tym kierunku, którym był on zaplanowany. Jeżeli tak faktycznie jest i widzicie takie momenty, jakie mieliśmy teraz właśnie ostatnio na tokenie Yield, w takich momentach przynajmniej dla mnie jest to po prostu opcja na dokupienie taniej i uśrednienie ceny zakupu. Pokażę Wam za chwilę także jeszcze jeden projekt, który moim zdaniem jest dość ciekawy na kwiecień, który także już omawialiśmy na tym kanale. To jednak pokażę Wam, dlaczego akurat kwiecień może być dla tego projektu dobrym miesiącem. Przede wszystkim w przypadku Yielda wciąż jest to bardzo młody projekt i dopiero jest w parze do USDT na jednej z większych giełd, co oznacza, że wciąż płynność na tym rynku będzie nieco mniejsza i wciąż będzie oznaczało, że te wahania ceny będą dość duże, co oczywiście, mam nadzieję, zauważyliście już nie tylko na tym projekcie, ale także na wielu, wielu innych. Jeżeli spojrzycie na liczbę użytkowników ich aplikacji, wykres wygląda tak i mamy już 26 tysięcy aktywnych użytkowników. Następnie po wystartowaniu funduszu na Ethereum mamy kolejny bardzo duży wzrost nie tylko ogólnej kwoty, jaką zarządza aplikacja, ale przede wszystkim samych eterów, które zostały na aplikację wpłacone, ponieważ mówimy tutaj o 19 tysiącach ETH. I teraz dlaczego o tym mówię? Ponieważ to było częścią roadmapu, jednak pamiętajmy, że w roadmapie wciąż są przed yieldem nowe fundusze. Następnie, jeżeli chodzi o swapy w aplikacji, także zadaliście pytanie po ostatniej właśnie analizie tej aplikacji, dlaczego nie możemy zamienić naszego yielda na ETH na przykład, a tylko po prostu w drugą stronę. I w Q2 już zobaczymy tą opcję dołączoną do aplikacji. Jednak na tą chwilę same swapy w aplikacji są dość popularne, ponieważ tutaj kupione zostało prawie 5,5 miliona yieldów. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ zgodnie z roadmapem jest coś takiego jak Treasury Rebalancing, co oznacza, że raz na jakiś czas firma musi wyjść na giełdy spot czy na giełdy zdecentralizowane, ano po to, aby wykupić yielda z rynku, ponieważ potrzebuje tych yieldów, aby po prostu ludziom je dać. I w pierwszym kwartale była to już kwota ponad 1 miliona dolarów i oczywiście wszystko możemy sprawdzić dla siebie na Etherscanie, że faktycznie miało to miejsce. W Q2 pojawią się natywne portfele dla każdych z kryptowalut, mają także różne dodatkowe opcje w aplikacji, będziemy także mieli pełne swapy, w dwukierunkowe swapy oraz przede wszystkim dostanie dodany Bitcoin Fund, co waszym zdaniem może wydarzyć się w takim projekcie, kiedy liczba jego użytkowników rośnie, czyli kiedy patrzycie na fundamenty danego projektu, wszystko rozwija się bardzo dobrze, a nagle macie ruch ceny w dół. Dla nowych osób się to w głowie nie mieści, dlaczego w ogóle cena jakiejś kryptowaluty mogłaby spaść, jeżeli jest faktycznie bardzo dobra. Nawet sam Bitcoin potrafi zrobić minus 20-25% w ciągu jednego dnia, więc jeżeli chodzi o same altcoiny, mam nadzieję, że wiesz, w jakie aktywa inwestujesz. Dlaczego ja wciąż uważam, że Yield jest dobrym projektem na 2021? Ano dlatego, że widzimy znaczący przypływ osób, nowych użytkowników na aplikacje tego typu. Mamy jednego z liderów, czyli BlockFi, który zakłada, że w tym roku będą mieli 1 milion użytkowników versus 26 tysięcy użytkowników na aplikacji Yield. Mam nadzieję, że widzisz tutaj potencjał wzrostu. Natomiast jeżeli spojrzysz na inne aplikacje, jak Nexo, jak Celsius, jak Swissborg, wciąż widzimy na tych aplikacjach cały czas bardzo szybko i bardzo mocno zwiększający się popyt. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę, kto za tym projektem stoi, po prostu i ludzie, i kapitał będzie tutaj płynąć, co moim zdaniem będzie miało także odzwierciedlenie w cenie. Natomiast jeżeli chodzi o projekt na kwiecień, który moim zdaniem jest dość ciekawy, chodzi oczywiście tutaj o Trust
Swap. Jest to jeden z launchpadów. O tym projekcie rozmawialiśmy także wcześniej na tym kanale, jeszcze kiedy jego cena była trochę poniżej 1 dolara. Natomiast pomimo tego, że ten projekt dzisiaj wciąż jest wart około 4 dolarów, może nieco ponad 4 dolary na dzień dzisiejszy, to wciąż jest liderem na swoim rynku, czyli na rynku launchpadów. Launchpadów, czyli projektów, przez które wychodzą inne projekty na rynek. Jest to po prostu sposób na zbieranie kapitału na nowe projekty i na to także jest wciąż gigantyczny popyt. Natomiast w przypadku TrustSwap'a w kwietniu jeszcze jest naprawdę dużo bardzo ciekawych wydarzeń, a jednym z nich jest to, że TrustSwap przejął aplikację powiązaną z krypto z już istniejącą bazą użytkowników 1,5 miliona osób. Moim zdaniem bardzo pozytywny znak. I tutaj jest informacja dla osób, które zastanawiają się, dlaczego mieliśmy spadek ceny na Yield Appie. Ano dlatego, że Yield App wyszedł właśnie przez launchpada TrustSwap. I wszyscy stejkujący TrustSwap'a otrzymali 5 kwietnia 4 miliony dolarów właśnie w tokenie ILD, co oczywiście mogliście potem zauważyć na wykresie, że po prostu zostało zrealizowane, czyli osoby te po prostu te tokeny na rynku sprzedały. Jednak na ten moment, jeżeli spojrzymy na wykres, widzimy wyraźnie, że ponownie doszliśmy tutaj do tego wsparcia i na mniejszych interwałach już widzimy odreagowanie ceny. Moim zdaniem znak pozytywny. Jednak mam nadzieję, że wiesz już dlaczego trzeba obserwować swoje wybrane projekty, ano właśnie dlatego, kiedy takie rzeczy się wydarzą, nie tylko nie spanikujesz, ale być może uznasz to za okazję. Przejdźmy teraz na wykres Bitcoina, ponieważ tutaj także cały czas się dzieje. Ostatnio ponownie mieliśmy spadek do około 55 tysięcy dolarów, jeżeli chodzi o BTC. Tak samo altcoiny pospadały kilkanaście, w przypadku niektórych nawet kilkadziesiąt procent i na rynku pojawiło się co? Standardowo pojawiła się panika. Osoby, które są na rynku już 3-6 miesięcy, myślę, że już do tego zaczynają się powoli przyzwyczajać, jeżeli chodzi o same takie wahania na tym rynku. Natomiast nowe osoby plus część tych starszych wyjadaczy, jeżeli można tak powiedzieć, także cały czas panikuje. Dlaczego? Ponieważ przede wszystkim jesteśmy w hossie i mieliśmy już naprawdę dość ciekawe wzrosty. To jednak uważam, że jeżeli faktycznie się denerwujesz, przede wszystkim nie powinieneś wchodzić na małe interwały, czyli godzinne, 4 godziny lub nawet ewentualnie jednodniowe. Ponieważ jeżeli spojrzysz na interwał tygodniowy w przypadku Bitcoina, zauważ, że co mamy tutaj na wykresie. Mamy tak zwany trójkąt zwyżkujący, który nam mówi, że cały czas mamy coraz wyższe dołki, co oczywiście z punktu widzenia analizy technicznej jest pozytywnym znakiem. Co to też oznacza? Że w tych momentach to właśnie kupujący mają przewagę. I oczywiście dochodzimy do pewnego momentu kulminacyjnego, ponieważ tutaj mamy oczywiście pewną presję sprzedażową, to jednak ona za każdym razem, mam nadzieję, że tutaj rozumiesz to, za każdym razem jest coraz niższa. Więc jeżeli to wszystko podsumujemy, bardzo prosty wniosek nam się tutaj klaruje, że na Bitcoinie szykuje nam się bardzo ciekawy ruch jeszcze w kwietniu. Jeżeli chodzi o mnie, uważam, że większe prawdopodobieństwo jest na ruch w górę. Natomiast oczywiście nigdy nie wykluczamy kolejnych potencjalnych spadków, to jednak biorąc pod uwagę nie tylko analizę techniczną na dużych interwałach plus dane fundamentalne, sytuacja na BTC klaruje się bardzo ciekawie. Natomiast mam nadzieję, że przede wszystkim dla Ciebie obserwowanie tak dużych interwałów jak tygodniowy czy miesięczny po prostu pozwoli Tobie inwestować w kryptowaluty długoterminowo ze spokojem, ponieważ na tym wykresie trend tutaj cały czas jest bardzo, bardzo wyraźny. A jeżeli to jest dla Ciebie za mało, tutaj masz świeczki roczne na samym Bitcoinie i także możemy zauważyć bardzo ciekawy ruch wzrostowy. Mam nadzieję, że tutaj się zgodzimy. Jeżeli chodzi o wykres dominacji altcoinów, tutaj także dzisiaj sprawdzimy tylko interwał tygodniowy. Dlaczego? Ponieważ tutaj, jak możesz zauważyć, te wszystkie poprzednie ruchy, te turbulencje, które mieliśmy na rynku, zauważ, że działy się tutaj w tej świecy. I oczywiście świeca zielona jest to świeca popytowa, co oznacza, że jest świecą bardzo, ale to bardzo pozytywną dla samych altcoinów w przypadku tego wykresu. Więc patrząc na to, że tą korektę, którą tutaj mieliśmy, działa się dosłownie tutaj na tym knociku, na tym ruchu ceny, więc osobiście dla siebie bardzo łatwo jest mi zachować spokój na tym rynku, po prostu obserwując wykresy na dużych interwałach. Jednak zauważ, że na tym rynku będą zdarzać się momenty zarówno pozytywne, jak i negatywne i zarówno będą takie świece tygodniowe, jak ta chociażby tutaj, która jest gigantyczna, w którym to momencie oczywiście altcoiny dostały gigantyczny zastrzyk kapitału, to jednak będą także momenty, kiedy rynek altcoinów będzie leciał i będzie leciał mocno. To jednak mam nadzieję, że takie małe ruchy, jakie mieliśmy ostatnio, czyli kolejne 10, 15, 20% w ciągu jednego dnia, po prostu Ciebie nie wystraszą, kiedy wejdziesz sobie na interwał tygodniowy, będziesz mógł podać wszystko zupełnie innej
perspektywie. Szybki jeszcze look na moje konto Binance Futures. Tutaj zaczynaliśmy z kontem $600, na obecną chwilę jest $1690. Zrobiłem ostatnio kilka trade'ów przez ostatnie dni właśnie na tych spadkach, ponieważ cały czas, kiedy mamy właściwie takie mocne, drastyczne spadki, warto szukać wsparcia dla danych kryptowalut. Jeżeli chodzi o moje trade'y, ja tutaj zrobiłem kilka trade'ów, niektóre mniejsze, niektóre większe. Tutaj miałem pozycje na Litecoinie i na Renie, które wyszedłem praktycznie na zero, ponieważ tutaj mieliśmy pewien price action, który obserwowałem, który po prostu nie spełnił moich warunków do końca. Natomiast zająłem pozycję na Bitcoinie, co dało mi $80 zysku. Miałem także negatywną pozycję na Bitcoinie podczas tego pierwszego spadku. Później mieliśmy dodatkową korektę. Wyszedłem po prostu, żeby zająć pozycję nieco niżej. Tutaj, jak możecie zauważyć, wszedłem na longa przy 55 600 i wyszedłem przy 57 156. Natomiast miałem bardzo ciekawy trade na Band Protocol, ponieważ także po takich bardzo drastycznych spadkach mieliśmy bardzo wyraźne wsparcie, które wcześniej było oporem, i tutaj zgarnąłem prawie $200 na tym jednym tradzie. Jeżeli jeszcze nie wiesz, czym jest Binance Futures i chciałbyś się dowiedzieć dokładnie, w jaki sposób obsługiwać to narzędzie, tutaj nagrałem materiał, gdzie dokładnie wyjaśniam wszystko od A do Z, czym to jest i w jaki sposób to ugryźć, tak aby móc z głową tradować z dźwignią na Bitcoinie oraz na wybranych altcoina. Przejdźmy do informacji ze świata, ponieważ naprawdę dzieje się dużo. Przede wszystkim mamy gigant informacji, ponieważ State Street wchodzi na rynek kryptowalut jeszcze w połowie tego roku. Jest to przynajmniej to, co deklarują, ponieważ chcą stworzyć swój Bank Grade Trading Platform, czyli oczywiście platformę tradingową o standardzie bankowym właśnie dla aktywów cyfrowych, czyli dla Bitcoina i nie tylko. Jeżeli jeszcze nie wiesz, kim jest State Street, jest to korporacja, która istnieje na rynku od 1792 roku. Jest to drugi najstarszy bank w Ameryce i na obecną chwilę zarządzają 70% funduszy inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych oraz 37% funduszy emerytalnych. Jednak także zarządzają funduszami zarówno w Japonii, Niemczech, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Jest to po prostu gigant, który ma pod swoim zarządzaniem ponad $3 biliony w aktywach. Dzieje się dokładnie to, co omawiamy na tym kanale już od dobrych kilku miesięcy, czyli instytucje bankowe stają się instytucjami kryptowalutowymi, natomiast kryptowalutowe instytucje stają się bankami kryptowalutowymi. Shift cały czas dzieje się na naszych oczach i mam nadzieję, że także tutaj pokazuje, w jakim kierunku zmierzamy jeszcze w roku 2021, jeżeli chodzi o adopcję kryptowalut. Ciekawym spostrzeżeniem podzielił się także Whale Map, ponieważ zestawił on HODL Wave z roku 2017 oraz HODL Wave z roku 2021. Jest to oczywiście narzędzie od Glassnode. Te kolory, które tutaj widzicie na tych wykresach, są to kolory, które pokazują hodlerów krótkoterminowych, od tych tutaj najciemniejszych kolorów, do hodlerów bardzo długoterminowych. Czyli tutaj widzimy zmianę rąk, jaka następuje podczas cykli na Bitcoinie. I tutaj dodatkowo dołożyli oni ten biały tutaj wykres, który jest wykresem ceny Bitcoina. I co ciekawe, te kółka, które tutaj zostały one narysowane w roku 2017 i zauważ, w jakich momentach tutaj, na tej tutaj linii pionowej, znajdują się wszystkie HODL Waves. Czyli w jakim momencie? Jesteśmy na takim dołku, tak? Czyli po prostu tutaj w tym momencie następuje zmiana rąk, czyli nieco bardziej krótkoterminowi gracze zaczynają zdobywać swoje pierwsze bitcoiny i hodlują je kolejno przez 3 miesiące, 6 miesięcy, 9 miesięcy. I oczywiście w pewnym momencie dochodzimy do pewnych momentów kulminacyjnych, kiedy po prostu szala się przelewa i cykl się kończy. Nie jest to jednak oczywiście case na ten moment, to jednak tutaj co ciekawego zauważył Whale Map, że jesteśmy dokładnie w momencie, w jakim byliśmy w roku 2017 i w momencie, kiedy wtedy także mówili ludzie, że bitcoinowi już wystarczy, ponieważ zaliczyliśmy tutaj wzrosty od 1000 do 4000 dolarów. Tak samo jak dzisiaj dochodzimy od 10 tysięcy dolarów do 60 tysięcy dolarów, narracja na rynku jest bardzo podobna, jednak wykresy fundamentalne wyglądają tak samo. Przypadek? Nie sądzę. Dlaczego Ethereum wciąż może być niedowartościowanym aktywem? Ja uważam, że tak faktycznie jest. Oczywiście uważam, że cena Ethereum rozwinie swoje skrzydła dopiero kiedy faktycznie ETH 2.0 wejdzie w życie w pełni, co jednak może się wydarzyć w okolicach 1,5 do 2 lat. Na tą chwilę jednak cały czas widzimy zwiększający się popyt i za chwilę Wam pokażę dokładnie, na czym to wszystko polega. To jednak, jeżeli chodzi o same Ethereum, które jest zbierane z rynku i następnie jest wpłacane do DeFi, czyli do zdecentralizowanych finansów, aby tam sobie pracowało, czyli po prostu zarabiało dla ludzi, którzy z tego korzystają, zauważcie, że ta kwota cały czas się zwiększa. I po małej tutaj korekcie, cały czas tutaj zdecydowanie trend się utrzymuje wzrostowy i moim zdaniem ten trend się tutaj utrzymywać będzie cały czas, jeszcze w roku 2021. Teraz dlaczego i skąd takie przypuszczenia? Ano dlatego, jeżeli spojrzymy na inne dane, chociażby jak wygląda zainteresowanie rynkami futures, tutaj zauważcie, że te poziomy tutaj cały czas nam rosną, co oznacza, że zainteresowanie
Ethereum na rynkach futures cały czas rośnie. Następnie, jeżeli sprawdzimy liczbę aktywnych adresów na Etherze, ponieważ mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, jeżeli mówimy o pewnej użyteczności danego aktywa, danej sieci, w przypadku kryptowalut, możemy ją bardzo łatwo mierzyć poprzez to, jak dużo mamy aktywnych adresów w sieci. I tutaj patrząc na 7-dniową średnią kroczącą, widzimy zdecydowanie, że właściwie już od roku jesteśmy w bardzo dużym trendzie wzrostowym. Cały czas. I na tą chwilę jeszcze nie ma sygnałów, żeby ten wykres miał się tutaj zawrócić, czyli cały czas widzimy, że nowe osoby do sieci się dołączają, co sprawia, że ta sieć jest oczywiście bardziej użyteczna. Kolejny wykres, który także jest w trendzie wzrostowym i nie ma tutaj żadnych jeszcze sygnałów do tego, aby ten wykres miał się tutaj zawrócić, jest liczba eterów na smart kontraktach. I ostatni wykres, moim zdaniem jeden z najważniejszych, co także możemy zauważyć w przypadku Bitcoina. Tutaj mamy trend spadkowy, jednak tutaj mówimy o ilości eterów na giełdach, na wszystkich giełdach kryptowalut i tak jak widzicie, cały czas spada, co oznacza, że ludzie kupują etera, wypłacają go i tutaj zdecydowanie widzimy, że chcą nim tradować, widzimy, że chcą, żeby te etery gdzieś tutaj krążyły po sieci, chcą je lokować w DeFi i także oprócz tego wrzucają je także na staking ETH 2.0, gdzie także ten eter ląduje permanentnie. Permanentnie oczywiście do czasu, kiedy ETH 2.0 wejdzie w życie. Więc znowu, jeżeli podsumujemy wszystkie rzeczy dla Ethera, fundamentalnie dzieje się tutaj naprawdę bardzo dobrze. I widziałem gdzieś także książkę orderów z różnych giełd i nie mogłem znaleźć tego wykresu, że pokazać to w tym materiale, to jednak jeżeli mieliśmy książkę adresów i tutaj mieliśmy opcję zakupu Ethera na wszystkich giełdach kryptowalut, a tutaj opcję sprzedaży, tak jak widzicie na wielu giełdach, chociażby tak samo jak tutaj na BitBayu, gdzie mamy tutaj ordery sprzedażowe, tutaj ordery zakupowe, ściana zakupowa na Etherze naprawdę była dość duża, natomiast ściana sprzedażowa była dość cienka, co oznacza tutaj, że popyt na Ethera zdecydowanie jest większy niż podaż, przynajmniej tymczasowo i na giełdach spot. Moim zdaniem przed Etherem wciąż bardzo ciekawy rok 2021. Przejdźmy jednak na nasz podwórek, ponieważ okazuje się, i to myślę większość osób już oczywiście powie, że wie, jednak tak naprawdę większość osób wciąż z tym nic nie robi. Oczywiście chodzi tutaj o nasz podwórek, o naszą złotówkę i o inflację CPI. Na moim Twitterze dałem posta, dokładnie linkując tutaj ten artykuł, gdzie mamy informację, że NBP, martwiąc się nieco o wzrastający procent inflacji, postanowił nieco zrewidować koszyk inflacyjny. Dlaczego? Ponieważ inflacja CPI zakłada, że do pewnego koszyka zakupowego po prostu wkładamy pewne produkty i wartość tych produktów mierzymy. To w lutym miało miejsce pewne zdarzenie, gdzie NBP stwierdził, jako że mamy obecną sytuację na świecie, wartowałoby z tego koszyka co nieco wyciągnąć i być może co nieco dołożyć. I tak faktycznie się wydarzyło, ponieważ wzrosła tutaj waga kategorii żywności i napoi bezalkoholowych i użytkowanie mieszkania, natomiast spadły takie kategorie jak restauracja i hotele oraz transport, co oczywiście można by było uznać za logiczne. To jednak oczywiście myślę, że koszyk inflacyjny jest rzeczą bardzo subiektywną. To jednak wiedza o tej inflacji może dać nam pewne dane, które pomogą nam podejmować pewne decyzje na rynku, ponieważ w tym momencie, kiedy robimy takie zabiegi, nasz koszyk praktycznie stoi w miejscu i ty możesz mieć wrażenie, jeżeli oczywiście żyjesz pod jakimś kamieniem, że inflacja w ogóle się nie rusza lub ewentualnie, że ceny podskoczyły o 0,3% w marcu. Co oczywiście jest gówno prawdą, ponieważ jeżeli robisz zakupy przez ostatnie kilka miesięcy, mam nadzieję, że widzisz, że za twoją przysłowiową stówkę w twoim koszyku jest coraz mniej. I moje pytanie jest po prostu, skoro faktycznie robimy pewne zabiegi, które mogą mieć sens, tak jak tutaj w tym przypadku, czyli odkładamy produkty, które na ten moment po prostu nie są nawet do skorzystania, to dlaczego by nie dołożyć tutaj takie produkty jak sam alkohol, ponieważ jeżeli chodzi o sprzedaż alkoholu, wzrosła ona bardzo mocno podczas lockdownu. Lub chociażby porady psychologiczne, które także potroiły się, jeżeli chodzi o okres lockdownu. A co na przykład z cenami materiałów budowlanych? Lub nawet wczoraj jeszcze musiałem pójść do Urzędu Miasta, żeby podpisać nową deklarację o wywóz śmieci, która, nie uwierzcie, podrożała w ciągu 3 miesięcy o 42%. Więc ja się po prostu pytam, gdzie są tutaj te rzeczy? Ewidentnie inflacja CPI, mam nadzieję, że po prostu jesteś tego świadom, że po prostu jest to sposób na to, aby w tobą w pewien sposób manipulować. I oczywiście NBP tutaj robi cały czas pewne prognozy, to jednak nawet z lutego na marzec potrafili się pomylić, ponieważ założyli, że inflacja wyniesie 2,9%, jednak inflacja rzeczywista wyniosła 3,2%, głównie przez ceny
paliw. No ale hej, czy to faktycznie jest tylko jeden z powodów, ponieważ jeżeli pójdziemy dalej, możemy zobaczyć, że banki nawet w Polsce zaczynają rozkminiać, czy by przypadkiem nie wprowadzić dla nas oprocentowania ujemnego naszych depozytów. Czyli na chłopski rozum, idąc do sklepu, twoja złotówka jest warta coraz mniej. Mało tego, jeżeli jej nie wydasz, czyli będziesz trzymał w banku, będzie ona tracić, czyli będziesz trzymał powiedzmy 10 tysięcy złotych, a za rok będziesz miał 9 900, bo musiałeś zapłacić bankowi za to, że tam trzymasz. Z jednej strony tracisz za każdym razem, gdy kupujesz, z drugiej strony nie opłaca się trzymać w banku. Oczywiście, jeżeli chodzi o NBP, jest to po prostu takie narzędzie, taki sposób przesunięcia pewnego suwaka, który ma wpłynąć na ciebie i na twoje zachowania zakupowe. Jest to robione po to, żebyś ty poszedł do sklepu, zaczął wydawać swoje pieniądze, żeby rozpompować to nieco gospodarkę, ponieważ teraz lockdowny są, wszystko stoi, GDP nasze, czyli PKB, spada, a do tego drukareczka chodzi cały czas na pełnych obrotach. Co waszym zdaniem wydarzy się w kolejnych 3-6 miesiącach, gdzie tak naprawdę nie widać żadnej poprawy, nie tylko zresztą w Polsce, ale także na całym świecie. Dodatkowo instytucje finansowe zaczynają przerywać informowanie obywateli o tym, ile na przykład pieniądza dodrukowywują. Twoim zdaniem jest to uczciwy zabieg, czy nieuczciwy? Oczywiście w zeszłym roku zapowiedzieli, że będą drukować w nieskończoność, a dzisiaj dostajemy informację, że będziemy drukować, ale wam nie powiemy, jak dużo. Jedyne tak naprawdę, co możemy w tym wypadku zrobić, to brać te informacje dla siebie i spróbować przynajmniej je w jakiś sposób przetrawić i zinterpretować i przede wszystkim podjąć pewne działania, ponieważ wygląda na to, że jeżeli będziesz trzymał swoje złotówki, chociażby w skarpecie, będziesz tracić, ponieważ wartość nabywcza spada i to bardzo, bardzo mocno. Jeżeli będziesz chciał trzymać w banku, prawdopodobnie będziesz tracić. Dlaczego? Ponieważ nawet te najbardziej hojne banki, to co planują zrobić, to lokaty na 2%, co dalej jest poniżej obecnej inflacji i na pewno już poniżej inflacji, która tak naprawdę jest prawdziwą inflacją. Dodatkowo niedługo wchodzi nowy ład, gdzie tak naprawdę będzie po prostu zdemolowanie klasy średniej, czyli tak naprawdę będzie ponownie atak na przedsiębiorców. Co mi się osobiście w głowie nie mieści, to to, że około 50% głosów w Polsce, oczywiście nie wiem, kto tutaj był ankietowanym, to jednak te osoby zadeklarowały, że są ok, aby przedsiębiorcom podwyższyć podatki nawet do 50%, jeżeli zarabiają ponad 10 tysięcy złotych. Zresztą nie chodzi tutaj tylko o przedsiębiorców, ale także o osoby fizyczne, które po prostu zarabiają powyżej dychy miesięcznie. Moim zdaniem jest to bardzo dobry moment, żeby odrobić podstawy ekonomii, ponieważ jeżeli zaatakuje się przedsiębiorców w taki właśnie sposób, co najprawdopodobniej niestety się wydarzy, zwłaszcza biorąc pod uwagę demografię, jaka panuje w naszym kraju, ponieważ tak naprawdę nie ma innego ratunku i idziemy jedną prostą ścieżką w kierunku socjalizmu i nie daj Boże komunizmu. To jednak jakie są rozwiązania? Być może jakieś dobre obligacje skarbowe? Tutaj mamy oczywiście informację z roku 2019, którą się z wami dzieliłem, która moim zdaniem jest zaprzeczeniem wszelkiej logiki, ponieważ dzisiaj państwo, zdając sobie sprawę, że oszczędności Polaków na kontach to nie 200 miliardów, jak było w roku 2019, ale około 800 miliardów złotych. W jaki sposób można byłoby to ruszyć? Oczywiście być może zaproponować jakiś ciekawy produkt typu pożyczka na 0%, czyli obligacje skarbowe, czyli obligacje państwowe na 50 lub 100 lat na 0%, ale uwaga, jakbyś takie obligacje dla siebie kupił, one faktycznie wejdą, będziesz mógł raz w roku wziąć udział w loterii. Jednak na naszych oczach tworzą się alternatywy. I te aplikacje, które już dzisiaj omawialiśmy, są właśnie jednymi z takich alternatyw. I to właśnie dlatego notujemy, wszystkie wykresy na rynku kryptowalut wyglądają w ten sposób, ponieważ aktualny system finansowy po prostu nas rabuje. Z drugiej strony, rynek kryptowalut już od dobrych kilku lat, jeżeli chodzi o Bitcoina, od kilkunastu lat, ratuje portfele ludzi. Moim zdaniem ten trend się utrzyma przynajmniej tak długo, dopóki kryzys światowy będzie trwać. A biorąc pod uwagę cykliczność kryzysów, także mówimy tutaj o potencjalnie o kilku lub nawet kilkunastu latach. Nie wiem, czy dla ciebie będą to kryptowaluty, nie wiem, czy dla ciebie będzie to DeFi, jednak moim zdaniem warto przynajmniej małą częścią swojego kapitału gdzieś tutaj pomyśleć, żeby zacząć się na tym rynku obracać. Przede wszystkim się edukować, ponieważ ten rynek nie ucieka nigdzie, on tutaj jest, żeby zostać. Jeżeli podejdziemy do tego wszystkiego z głową, po prostu wyjdziemy z tego bardzo, ale to bardzo obronną ręką. Natomiast jeżeli nie masz jeszcze swojego konta na giełdzie Binance i chciałbyś wiedzieć dokładnie, w jaki sposób ta giełda funkcjonuje, tutaj teraz znajdziesz materiał, gdzie znajdziesz wszystko od A do Z, od założenia konta, po trading, po wypływy, przepływy, transfery z i na giełdę oraz wiele, wiele innych. Natomiast najnowsze wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki za twoją uwagę, trzymaj się samych dobrych decyzji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!